I witam na kolejnym live'ie, z tej strony Axel, kanał Retroarchizacja. Strasznie się stęskniłem z tymi live'ami, proszę Państwa, to myślę dzisiaj odpalę. Mamy tutaj na pokładzie grę Speed Challenge Jacques Villeneuve's Racing Visions. Dostaliśmy ją ostatnio od Łukasza Burkarza w tej paczce z prezentem dla Iro, tam też były Simsy po polsku, wprawdzie tylko okładka gry nie było po polsku. No ale to było razem tutaj w paczce dołączone. O, witam pierwszych widzów, cześć, zaraz jeszcze będę mówił coś więcej. I to jest Formułka 1, jak widzicie, proszę Państwa, więc sobie zaraz tą formułkę tym przetestujemy. Łukasz wiedział, że my Formuły 1 lubimy, czy ja właściwie lubię, więc sprawdzimy, co to za gierka. Otwieram dzisiaj oczywiście też wolną antenę, wolną linię, proszę Państwa, więc tutaj już na czacie tutaj napiszę telefon, więc zapraszam do kontaktowania się. Już tutaj podaję Wam telefon. Jeśli ktoś chciałby zadzwonić i dzisiaj o czymś porozmawiać, to też zapraszam. Już podaję numer telefonu. Wolna antena, wolna linia. Tutaj będziemy z wszystkim rozmawiać. Już telefon właśnie został wysłany tutaj na czacie. I cześć Ace Moon, cześć Radel 1996, cześć Boczek, Adam Sprus, siema Axel, siema, jak zdrowie, koszulka Led Zeppelin do sobą. Nie, koszulka Nirvana. O, i Natalia przyszła. Hej! No, Natalii też już dawno nie widzieliście. Chodź. Przyszłaś! Dobra, i co tam dalej pisze? Frito.pl, elo, prawdopodobnie jutro przyjdzie mi ta klawiaturka. O, to fajnie. Krycha, cześć. Było live The Getaway na PS2. No było. Cześć, Kalgiem. Więc proszę Państwa, dzisiaj ogramy sobie tą gierkę, tak jak mówiłem. Co ciekawe, kurczę, akurat tutaj zaklejony jest jakimś takim jak on się nazywa? Hologramem. O, i ktoś dzwoni pierwszy, to może Natalka dasz mi teraz tu pozwolisz. Usiądź, jakbyś mogła, na kanapie. Ktoś pierwszy dzwoni. Zobaczmy, co to za numer. Halo, halo, witamy na antenie. Witaj Axel. Cześć. Pozdrawiam widownię. Pozdrawiam widownię. I z kim przyjemność? No, z Radelem 1996. A, no to cześć, cześć. Muszę zapisać twój numer. O, niedługo ta klawiaturka prawdopodobnie przyjdzie. To nagraj jakiś film albo zamieść jakieś zdjęcia tam na polskiej scenie retro, także pochwal się tam. No, ta klawiaturka ode mnie, ta biała, tutaj Radelowi wysłaliśmy. No tak, tylko zrobię tak zwaną konfrontację Famiclonów, bo mam już parę naszykowanych z tym NES-em, Famicomem, Suborem, tym przenośnym, tym Joyem, tym i ten. No i jeszcze Fanstation mam zakopane. No i dobra, no sprawdzisz, jak to działa, no. Więc no, jakieś zdjęcia tam zamieść, to ta klawiaturka ode mnie, bo my już jej na kanale nie będziemy pokazywać, więc myślę, do ciebie wyślę. Ty chciałeś mieć, no to masz, no. No właśnie, chciałem mieć, bo ja mam tu na Everdrive parę tych programów edukacyjnych, to sobie pomyślałem, że sprawdzę z tym, czy będą działać. Słuchaj, a jeśli pozwól, że ci wejdę słowo, ty miałeś tą niebieską klawiaturkę kiedyś, którą też chciałeś mi sprzedać, i co się z nią stało? Chciałem odpalić Everdrive na tym i cholera jasna, spaliła się. Spaliła się, aha, i czyli wywaliłeś. Znaczy na strychu, ja dalej nie jestem grzechowy, to nic, bo się nie znam na tym, a jeszcze bardziej bym popieprzył. I ten. Jeszcze też, żebym zdobył to 32 w jeden, ten edukacyjny. Sprawdzę, czy ja to mam, bo ja jakieś tam mam, tylko teraz już nie pomnę, które to były, dobra? No, i ten. I jeśli chcesz, to mogę się za Brick Gamesa wymienić, o ile chcesz. A w zamian za co? Co miałbym ci dać? Te kartridża, no, tego, tak? No tak. To zobaczymy, czy ja mam tego, bo ja mam, wiem, że mam te edukacyjne, tylko nie pamiętam, czy 45 i 1, czy 32 i 1, więc sprawdzimy to. 45 i 1 to mam już. Właśnie, bo muszę sprawdzić. 32 w 1 to nieco się zawartością różni, że tam był też edytor twarzy, tam budowanie tych budynków, tutaj trzy części typing edition, czy jak, nie, typing, no coś z pisaniem. No dobra, zobaczymy. No ja któregoś dnia to sprawdzę. Na razie mam za dużo roboty tutaj na głowie. No. Nawet dzisiaj tego live'a to nawet nie powinienem robić, tylko powinienem robić to coś tam innego, ale no już nie mogłem przestać tego sobie odpuścić w słowie live'a, no. Więc zobaczymy, na dniach może będzie czas, to ja sprawdzę, to poszukam, no. Dobra, spoko, to tam pozdrów też Natalię ode mnie. Natalia, pozdrowienia od Radela. No fajnie. No fajnie, powiedziała. I powodzenia w streamach, ja będę tam pisać komentarze. Dobra, no to dzięki, no i miłego wieczoru, no hej. Dzięki, pa. Dobra, proszę Państwa, także tutaj ty od Radela jeszcze przerwał mi tutaj, jak mówiłem, o grze, więc tutaj już dokończę. Tu jakiś hologram jest prawdzie taki naklejony, NVA. Czyli to pudełko prawdopodobnie nie od tej gry, ale to nie szkodzi absolutnie. Nawet nie widać tego za bardzo hologramu, ale taki tu zawodnik NVA jest, kurde, wy to tego nie widzicie. Jak wam to pokazać?
No te logo NBA jest, patrzcie, a nie widzicie, no kamera nie łapie hologramu za bardzo. No, ale dlaczego pokazuję ten element tutaj okładki? No bo pod spodem jest logo Ubisoftu, proszę Państwa, zobaczcie sobie, o, Ubisoft. Więc Ubisoft robił kiedyś jakieś wyścigi, więc ciekawe co to będzie. I ogólnie to jest na licencji, czy właściwie no na licencji, tak, no, na licencji nazwiska Jacques'a Villeneuve'a, czyli tego znanego kierowcy Formuły 1. Nie wiem, czy on jeszcze nadal jeździ. Już chyba zakończył karierę, ale to musicie sprawdzić, nie wiem. Więc tutaj jakieś takie wyścigi. Zaraz sprawdzimy sobie, z czym to się je, czy to jest fajne. Czym to się różni taka Formuła 1 od innych. Nie wiem, zobaczymy, co tu się sprawdzi. Tu takie, mamy takie screenshoty. Tych Formuł 1 na wszystkie konsole to jest tyle, proszę Państwa, że to ciężko zliczyć. I na przykład, czym się różni taka Formuła 1 od na przykład Formuła 1? Są te same trasy? Wszystkie te? Czy kierujemy tutaj tylko Jacques'em Villeneuve'em? O co tu chodzi? Trudno powiedzieć, proszę Państwa, no. Tutaj jeszcze przeczytam czat i już będę grał, dobrze? Witaj Axel, widzę wieczorny streamik. Co to za gierka pierwsze widzę? No właśnie, jakiś Speed Challenge Jacques Villeneuve's Racing Visions. Cholera wie, co to jest. A Natalia tu do książki się dorwała, ta, którą jutro damy Adamowi. Dobra, czytam dalej. Mogę Ci za friko wysłać Brick Game'a, jak chcesz, bo łatwiej to dostać w moich stronach. A to grosze kosztuje. Możesz wysłać, ale powiem Ci tak. Dla beki ja chciałem to pochodzić po sklepach i znaleźć to i że ojej, święty graal odnaleziony, a wszyscy mówią, że to w każdym kiosku jest, prawda? A to nie do końca tak prawda, że to jest w każdym kiosku. Więc jak chcesz, możesz wysłać. Natomiast ja też sobie równie dobrze mogę zamówić z AliExpress czy z Allegro. To też faktycznie drogo nie kosztuje 10 zł, tam już bez wysyłki nawet, bo wysyłka liczona z AliExpress, coś takiego. Ale kurde, zobacz. Wszyscy mówią, o to wszędzie kupisz, na każdym rynku, na każdym targu, w każdym kiosku. A tego nie ma, więc fajnie będzie, ja prawdopodobnie znam jedną miejscówę, tutaj jeden z naszych widzów powiedział, na ulicy Mieszka Pierwszego, tam prawdopodobnie jest, tam się przejdziemy, kupimy i nagramy filmik. Natomiast jak nie będzie, no to może wtedy wyślesz, co? Co ty na to? Van Helsing, cześć. NBA koszykówka, Chicago Bulls, tak. Niebo, Detroit, Pistons, lol. Aha, że Chicago Bulls, tak. Dobra, wkładamy to tutaj do napędu. Tak, zróbmy, żeby każdy widział. O. I zapraszam też do telefonowania dzisiaj. Wolna antena. Dobra, wrzucamy. I przełączmy już obraz na konsolę. Jesteśmy. Dobra, tu jeszcze podkręcę tylko jakość. Logo PlayStation 2. Zobaczymy, co to za gierka, proszę Państwa. Z chińskimi różnie bywa. W każdym kiosku to nie, ale zdąży się na targu z chińskim. No, w chińskich to u mnie nie było, jak widziałeś filmiki. Dobra, język angielski, język francuski. No to oczywiście angielski wybieramy. Jacques Villeneuve, no to dlatego, że prawdopodobnie Francuz, więc po angielsku. Natalia Pixela przegląda. Mhm. To numer chyba z zeszłego roku, co? Tutaj gdzieś powinno być. 2016. A, to już 2 lata nawet. Ubisoft Speed Challenge League. Rok 2027. To co to jakieś będzie? Wyścigi jakieś w przyszłości? Formuła 1 w przyszłości? What? To jakieś Formuła 1 przyszłości. Kurde. Fajne, ale pani się zapowiada, ale myślałem, że to normalna formuła. Takie coś. Ja myślałem, że jak Jacques Villeneuve to rekomenduje, to będzie, wiesz, coś teraźniejsze. Zobaczymy zaraz, czy to fajne, czy to chłód, czy smród. Brexon, cześć. I Ninjas, cześć. Łako, też z tobą się nie przywitałem, cześć. Widziałem, a weź popatrz jeszcze, na przykład są takie sklepy, wszystko po 2 zł i zwyż, są takie sklepiki. Już co, u mnie już nie widzę tych sklepów nigdzie. Były kiedyś, teraz nie widzę ich nigdzie. Już chyba przestały sklepy, wiesz, być rentowne. No, jest Mirosław Porko. Na propos Brick Game'ów, ostatnio kłótnie byłem w sklepie celnym i były w pudełkach za 8 zł, o. Na pewno wiem, to macie sklepiki. Kiedyś było dużo, teraz to nie kojarzę nigdzie, wiesz. Ale rozejrzyjmy się. Na Mieszka jest jakiś sklep. Tutaj pisał chyba Rzeszow, jak chyba pisał w komentarzu, żeby tam pójść. Dobra, rok 2002.
Zobaczmy, co to za gierka. Co tam fajnego z pikselu? A zaraz patrzeć. Tak? No. Jeszcze raz zachęcam, tutaj wolna antena, można dzwonić. Więc 517, 518, 393, jeszcze raz podam tutaj na czacie. Gdzie tu jest mój live? Zrób taki baner, kurwa, na dole, czy kurwa z numerem. Mogę, ale to tam... Musiałbym jakiś usunąć, na przykład ten PayPal czy coś. Trochę podgłośnie, bo aż nie cicho słychać. Single player, split game, load, save, settings, credits. No to na razie weźmiemy single player. I weźmiemy zaraz quick res, jeszcze tylko podam tutaj numer telefonu. Wolna antena, możecie dzwonić, proszę Państwa. I na temat gier coś pogadać. I tutaj Virtuos. Hej Natalia, nie zauważyłem Cię wcześniej. Bo dopiero przyszła, tak? Dobra, okrążenie Paryż, Paryż, Australia, Taj Mahal, nie wiem gdzie to jest, Londyn, Rio de Janeiro, Egipt, Montreal, Osaka, to Japonia pewnie, Nowy Jork, Rzym i Paryż. A niech będzie Paryż. Trzeba będzie filmik u koleżanki nagrać z wizyty. Za miesiąc zobaczymy, czy ten komputer, co zawiozłem, czy działa poprawnie. No to nagraj, sprawdź. O, cześć, jaskinia, Cureman. W ogóle dzisiaj podkręciłem obraz w kamerce. Mam nadzieję, że nas lepiej widać. Tam można w ustawieniach kontrast zmieniać. Więc no, mam nadzieję, że nas lepiej widać. Ona po prostu wcześniej była źle ustawiona. 3, 2, 1. No jedź. A co tak wolno zaczyna? Kurde, patrzcie, nawet ciekawe. Taka arcade'ówka. Bardziej do stylu Wipeouta niż Formuły 1, ale ciekawe. Wow. Ale sterowanie trochę dziwne. No tak, weź zobacz, patrz. A ciężko się skręca, kurde, może gałką będę? Gałką chyba lepiej niż krzyżakiem. Okay. Dosyć dziwne, ale jednocześnie ciekawe. Ojejku, sterowanie dziwne, dziwne. Ciężko się przyzwyczaić. Ciekawe, do czego są te różowe rzeczy. Hamowanie dziwnie też tak jakoś. Trzeba mocno odpowiednio wcześniej przyhamować. No, ciężko mi się przyzwyczaić do tego sterowania, naprawdę. A tu przyklatkowało teraz gierkę. Też nie wiem dlaczego. Też przyklatkowało. Czemu tak ona klatkuje? Ale patrzcie, jak wcześniej hamowałem, a i tak wolnąłem się. Patrzcie, jak hamuję wcześniej. Zobaczcie, kiedy światło się czerwone zapala, wtedy hamuje, nie? I jak ciężko się wyrobić. O, widzicie? Widzicie, jak wcześniej hamowałem? Dobra, mamy wieżę Eiffla. No, ciężko tu będzie wygrać wyścig. Kurde, czemu to hamowanie jest takie toporne? O Boże. Nie podoba mi się to. No patrzcie, jak ja hamuję wcześniej, a on tak wali się. Jakim cudem ja mam jakichś przeciwników dogonić? Patrzcie, jak wcześniej hamuję i tak przewalę. Kurde. No jest beznadziejne. No, widzieliście? Toka jak toka. A nawet jeszcze gorzej.
piachu, to tragedia jest w ogóle. Tu w ogóle się klatkuje na tym etapie ta gierka. O, tutaj też. Tam ona tak tutaj klatkuje mocno. O, teraz normalnie już jest. No, jak na razie pierwsze wrażenie nie za bardzo. Oj, znowu hamuj, widzicie? Ja wszystko rozumiem, że tutaj się jeździ. Co to mi się włączyło? Co to jest? Jak to wyłączyć? Jak ja to włączyłem? Autopilota? Ja nie chcę. Jak to się mi włączyło? What? Trójkątem się to włącza. Nie wiem, o co tu chodzi. Weź to wyłącz teraz, no. Weź to wyłącz. Trójkątem naciskam i nic się nie dzieje. Selectem nic. Do góry trzeba było. Ole, intuicyjne. Kurde, kto to zaprojektował? Hamuje. Nie mówię, że ta gra jest zła, ale nie podoba mi się. O, patrz, jak wcześniej hamuje i tak się walnie. No i znowu. Tu klatkuje się strasznie. No, wyhamowałem teraz. W ogóle, jak wcześniej, musiałem hamulec wcisnąć. Męczarnia to jechać, proszę Państwa, w tej gierce. Ile tu jeszcze okrążeń jest do końca? Trzeba ustawić jakieś, że mniej okrążeń w ogóle. Tak się walną. Ale to nie ma, nie można za bardzo się rozpędzić, bo za chwilę trzeba hamować albo walnie się w bandę. No widzicie, ledwo się rozpędziłem i już muszę hamować, kurde. To albo formuła jedyna jest, albo nie wiem, albo wyczynówka. No patrz, hamuję i tak wlatuję. Nie ma możliwości, żeby wyhamować. Przespociłem, wam powiem. To jeszcze dwa okrążenia jeszcze, tak? O Boże święty, serio muszę w to grać?
No nie podoba mi się to. Muzyka denna w tle, cały czas zapętlona. No ale czego ja się spodziewałem po takim budżetowym tytule, ale myślałem, że coś fajniejszego. No ale to dopiero pierwszy raz, pierwsza plansza w ogóle, którą jadę, pierwsza trasa. Się spociłem normalnie, jestem cały zlany na głowie od sterowania w tą gierkę. Cały zlany jestem. Co tam ciekawego czytasz, Natalia? Może ty coś ciekawszego powiesz niż ja tutaj? Nie. Tak, tam gierki różne. Da. Ale coś ciekawego, bo jakaś była fajna, ciekawa? Nie, w sumie wszystkie kojarzyłam z tą pieśnią, mówiłaś to. Max Payne, jakieś tam chyba Dumy, Sumy. Spociłem się normalnie, leje się ze mnie z głowy. Czujesz? No, kurde, normalnie ta gierka to jest jakieś wyzwanie. O mamo. Lubię wyścigi, ale nie takie. No znowu hamowałem i wleciałem, no. To hamowanie gówno daje, no kurde. No znowu to, o, w ogóle. Skończyłeś. Boże, czy możemy już skończyć? Jezu, skończmy to, bo to już naprawdę jest. O! Nie wiem. O, proszę państwa. Co ja grałem właśnie przed chwilą? Myślicie, że to coś normalnego? Czerwca do sądu na rozprawę, a co tam się sądzisz, Mirek? Czy słowo jest zakazane? Nie jest zakazane, tylko nie chcę, żeby to o nim tutaj gadać. Wygląd średnio trochę przypomina mi Le Mans. No, trochę podobny do Le Mans, no. Mam gierkę Socom Navy Seals na PS2, nie, a nie chcę jej w kolekcji, a wyhaczyłem ją na targu. Może przeznaczyć na twój kanał. A będę padaczył w tą grę, bo to z tego kiedyś w demo grałem i tam gałkami się strzela i steruje. O Boże, jak chcesz widzieć mnie lamiącego, to lepiej nie. Lepiej przekaż komuś innemu, na przykład Mirosławowi Tworko wyślij, on lubi takie tego typu strzelanki. No chyba, że wiesz, no. Ale Mirosław Tworko też zacny człowiek, on też ma kanał i też jakieś tam gierki lubi zbierać. Cześć, Rasuś Trybuła. Jak pan MGR powiedział, że z Famicom to podróba, to mnie rozwaliło. No wiesz, no. Jakby kto pytał, kiedy pojawi się coś z bloku Hyper na Polska Snowtro, to dopiero w piątek. Wcześniej nic się nie pojawiło, z obawy o śmietnik. No spoko. Kuba brat, cześć. Napisałbym tutaj, ale jedno z czarnych, które nie wiem, czacie. MGR. Spaśluk. Kto ogląda Tsubasę? O, Mirosław Tworko. Czekam na 12 gier na PS2 w cenie 70 zł z wysyłku i najtańsza gra z tej paczki to za złoty 50 zł, najdroższa 6 zł. A powiedz, co tam żeś kupił? 12 gier, to pochwal się, Mirek, co żeś fajnego kupił? Kurde. Jutro albo w piątek powinno dojść do filmiku z unboxingu. No to zapraszamy do subowania Mirosława Tworko. Co, idziesz spać już? Nie, tylko idę sobie telefon. A to jednak zostajesz. Buzi. No leje się, ja się spociłem normalnie na tę gierce, jak nie wiem, nie? Mamy, żebym się spocił, co? Santiago, łapka w dół i spierdalam. No to fajni widzowie! Przychodzi i ucieka. The Getaway Black Monday to druga część cyklu Getaway, wiem. Cześć Łukasz, właśnie gramy w gierkę od ciebie. O Boże, wiesz jak ja się spociłem?
No dobra, zagrajmy jeszcze raz, może teraz jakoś, jakiś inny tryb czy coś tam, zobaczmy. To Boże, jak ja się spociłem na tej gierce. Stawmy sobie jedno okrążenie. Easy. Ile tu tych ustawień jest? Ginę. Jak najwięcej tych przeciwników. Tak, pojedźmy teraz. Jedno okrążenie. O, mamy. W Indiach jedziemy. India Agar. Taka padaka, no kurczę. No zobaczymy, może teraz inne podejście. Przed chwilą to była padaka. Ale teraz trochę poprzestawiałem tu ustawienia, może będzie lepiej. Więc jeszcze tej gry nie skreślam, ale jak na razie mi się strasznie nie podobał i to naprawdę strasznie. Ale teraz gramy drugi raz przy innych ustawieniach. Dopiero druga trasa. Więc spokojnie. Jeszcze tu nie skreślamy tej gry. Mam pomysł, zarejestruj słowo padaka jako zastrzeżony znak handlowy. Nie, to ja nie, ja to wymyśliłem, to jak to? No jedź. No teraz trochę inaczej, jak więcej przeciwników, to inaczej, no. Pierwszy nawet jestem, patrzcie. Pierwszy, no teraz w ogóle inna gra jest w ogóle. Oj, 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 oj. No i już piąty jestem. Wyprzedzają mnie, o. Zaraz będę ostatni. Tutaj szerszy tor jest, trochę wygodniej się jedzie. Trzeci. No w ogóle teraz inna gra jest, proszę Państwa. A to przed chwilą co było, to było dwóch zawodników i gdzieś pojechali przede mnie, nikt tego nie wiem. Jedno okrążenie, trzeba było więcej ustawić. No dobra, ustawimy więcej okrążeń, ale więcej zawodników. W ten sposób będziemy sprawdzać to. Menu. To widać, że po raz pierwszy gra na PC wywołuje pod naprawdę realizm. Natalia, wszystko ok tam? Dobra. Nie mogę zarejestrować padaka jako znak zastrzeżony, bo tak jakbym zarejestrował, jak turpat zarejestrował, gimby nie znają, bo przesady już ma. Dobra, weźmy inną trasę, no weźmy Londyn i okrążeń, no niech będzie. Niech będzie 3, no. Mamy Londyn, Big Ben i tutaj ten pałac Buckingham, tak? To tak się nazywa? Kurde. Spać mi się chce w ogóle. Dzisiaj zmęczony jestem. Już stęskniłem się za tymi live'ami. Nie mogło być live'ów przez pewien czas, ale na razie nie będę mówił dlaczego. Ale zostało to już wyjaśnione. YouTube nam zablokował live'y. Ale zostało to wyjaśnione przez przypadek. Przez błąd. Już to zostało wyjaśnione przez naszą tutaj sieć partnerską i zostało to odblokowane. 3, 2, 1, go. Dobra, jedziemy. No kurczę, tak strasznie trzeba długo czekać. Go, a trzeba poczekać zanim ruszy. Nie podoba mi się takie coś. W ogóle nie, nawet nie to, że się nie podoba, ale tak dziwnie, dlaczego te samochody startują tak pod ukosem. Wszystkie. Słuchajcie, ja chcę kupić tą Formuła Nippon na PlayStation 1, to fajne jest, jak widziałem, tam muzyka rockowa, a to jest w ogóle jakaś padaka. Nie no, zobaczcie co się dzieje w ogóle. Formuła Nippon, to bym chciał kupić, kurde, zajebiste tam to się wydawało. By to jest formuła, jak to Brexon tam sprawdzał, chyba azjatycka formuła, ale... Gierka wygląda zacnie, bo ma bardzo fajną muzyczkę. Wygodne sterowanie, taka arcade'owa bardzo gierka. Bolidy fajne, grafika fajna. No to bym chciał kupić, a to niestety krapnikat. No w ogóle patrzcie co się dzieje.
Hamowanie! Widzicie? Hamuje za daleka i tak się walnie w bandę. Jezus Maria! No widzicie? Tak hamowałem dwa razy i... No w formule chodzi o to, żeby pędzić, a nie hamować, nie? No. Skąd mogę wiedzieć, że tam będzie trzeba... taki ostry zakręt będzie, kurna. Te podpowiedzi są nieintuicyjne. No Jezu, patrzcie, co się dzieje w ogóle. Nutelka, co tam? Myjesz się? No. Aj. Dajmy restart, bo to będziemy się wlec tutaj. Live będą dalej, no będą live i odcinki. Gry Golden Compass, Pop Idol, Seek and Destroy, FIFA Football 2003. No to na PS1 też wyszło. Starsky & Hutch, to ja mam, będziemy mogli dawać za jakiś czas. PS2, znaczy Pro Evolution Soccer 2 i 4. Smuggler's Run. A to chyba na PC-ta też wyszło. Stuntman, American 10 Most Wanted Fightbox. American 10 Most, ale to jest razem, czy Fightbox, to jest razem tytuł, czy to jest oddzielnie? Konflikt Wietnam, żadne z tych gier nie miałem do czynienia. Te tytuły niszowe raczej alokacje. No zobaczymy. Azjatycka Liga F1 to formuła Nippon z 99 roku. Ja nie mam Smuggler's Run, nie mam Braxton. Przynajmniej nie przypominam sobie, żebym miał. Mam Smuggler's Run? Nie. Dorobne wyjaśnienie z komentarza, możesz mi wysłać. Chodziło o to, że jak powiedziałeś, że masz za dużo prezentów, to oni mogą do mnie wysyłać taki sarkazm. Spoko, załóż kanał i wiesz, działaj, to będą ci wysyłać, myślę, ludzie. Trzeba być aktywnym. Dobra, próbujmy jeszcze raz. Trzeba znacznie wcześniej hamować, patrzcie, o. No, ale jak ten mnie przywalił, aha. Natalia, przyjdziesz? No to chodź. Może ty spróbujesz sił w tym. O, tu odpowiednio wcześnie, patrzcie, jak musiałem wcześniej zahamować, żeby się wyrobić. Kurde, odbiera radość z grania. I tu muszę wyhamować już, o, bo żeby się wyrobić. No, widzicie? Nie podoba mi się takie coś. Ja wiem, że symulator, wiem, ale... Jaki tu symulator, jak tu się dzieje gra w przyszłości, 2027 rok. No, patrzcie! Ósmy, łe. No, tutaj nie wyhamował. Ale... Co ty mówisz? Dobra. Ósmy nadal, Jezus. No, krap. Chociaż pewnie wielu z wam by się bardzo to podobało. I teraz żal, bo... ktoś mi, na przykład ktoś taki jak Łukasz Burkasz wysyła taką grę,
płaci za to, za wysyłkę i potem na przykład mi ta gra się nie podoba i potem na przykład Łukasz się do mnie zrazi, ale ten Axel dostał gierkę za darmo, a nie umie docenić tego. Ja doceniam, bardzo się cieszyłem, ale widzicie, ciężkie to jest sterowanie i w ogóle no takie nie bardzo to. Tutaj jak się jedzie po tej trasie, to gra chodzi w wyższej, więcej klatek na sekundę, widać to. A jak się wjeżdża dalej, zaraz wam powiem w którym momencie, to będzie już tak się trochę cięło. Tutaj jak po tym czerwonym się jedzie, to tak się nie tnie w ogóle. No Boże. Ma więcej klatek na sekundę w tym momencie jak się jedzie, a jak zaraz wjadę gdzieś tam pomiędzy budynki, to będzie się już cięło. Chociaż nie wiem czy to na graberze widać, nie? O tu już się zaczyna ciąć, no tu już się zaczyna wieszać, jak są te trybuny. Już spadek klatek na sekundę, ja już to zauważam. No widać znacznie w tym co było poprzednio. Kurde, patrzcie jaka gierka. No tu jak w ogóle klatki poszły do góry, o kurde. Te budynki mają zbyt dużo poligonów i dlatego to się zacina. Tu jak fajnie teraz płynnie gierka chodzi, no nie ma teraz tutaj zmiany. O i znowu zacina się teraz. Chociaż nie wiem czy to naprawdę widać na live. Czym tą kamerkę, żebym ja zmienił? Czym ja to zmieniłem? Tutaj niechcący, nie wiem jakim cudem, nie naciskałem tego przycisku. A, gałką też można, gałkę ruszyłem. Jak tego autopilota się włącza? Patrzcie, gierka teraz sama jedzie. Autopilota włączyłem. No zobaczmy jak sam będzie jeździł. Nie gazuje do pety. Tak hamuje? No kurde, serio? Ja mam grać w taki sposób? No dobra, spróbuję zaraz tak zagrać na następnej planszy. Cześć Mr. Shadow, Conflict Vietnam dobry, polecam też Conflict Desert Storm lepszy. Axel, lubisz wyścigi, polecam Sega Rally. No ja mam to, było na kanale ogrywane, poszukaj na kanale, było Sega Rally, dwa razy nawet, dwa razy ogrywane było. Co tam pykasz? Dobra. A, w to, tak? Dobra, zobaczmy inną planszę. Strasznie, jak mnie paluchy bolą, znowu spocony, kurde. Ojejku, nie polecam tej gry, no chyba, że ktoś lubi wyzwania takie, ale to... Ja jestem zdania tego, że gierka ma dawać przyjemność, a nie męczyć. Męczyć to mnie cały dzień męczy. Różne zajęcia, ale to gierka mnie jeszcze dobija dzisiaj na noc, do snu. Nie Natalia? Nie lubię takiego podejścia. Jabłko? Nie, tak o całe jabłko. Wymyj, jakbyśmy. Weźmy inną planszę. Weźmy Egipt, no bo że będą piramidy. I jedno krążenie dajmy. Tu gdzieś były kolizje. Może wyłączmy kolizję. Bo to kurde, może dlatego. Cześć Bochen. Nie zrażam się, Axel, nie musi ci się podobać. Po prostu wziąłem, bo pamiętam, że lubisz wyścigi, a gra kosztowała grosze. Głównie chodziło o Sims. Dla Natalii szkoda, że okazały się po angielsku. Dobra, wymienimy te francuskie, które mam, wymienimy z kimś może z widzów na coś innego. To nie ma problemu. Na PS3 polecam Burnout Paradise, najlepiej w wersji Ultimate. Ale mnie takie gry na PS3 nie interesują, zresztą no... nie mam mi kasy na gry na PS3. O. Jabłko. No. Mamy tutaj piramidy. Piramidy są. Dziwi mnie, dlaczego to pod ukosem się startuje. Jedyna gra na świecie to jest chyba, w której startujemy pod ukosem. No, piramidy są. Piramida Cheopsa. Piramida Klopsa. No, Klopsa.
Oj. Dlaczego mnie tak wywala? Sphinx. Plansze, muszę przyznać, że są bardzo ładne. Natomiast sterowanie i ogólnie taka fizyka w tej grze to jest tragedia. Albo w sumie i realizm, no w sumie może i realistyczne, tak jak prawdziwy samochód, natomiast dla mnie z perspektywy gracza to jest za ciężkie. To nie sprawia mi w ogóle przyjemności. Ja nie czuję tak jakby, no, panowania nad tym samochodem, nad tym bolidem, nie? Znowu ostatni jestem przez to. Kurde, aj! No patrzcie. Niestety bardzo gra słabiutka dla mnie. Cześć, Norbert. Nie, Commodore'ka na pewno nie będę kupował. O! Oddworld 1 jest Ape. Ape za darmo na Steamie. Fajnie, to ściągajcie. Nowy Jork, może będą World Trade Center? Chociaż nie, gierka z 2002 roku tu nie będzie. Niestety nie podoba mi się ta gra. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, czy ja tu lamię, czy co? Ale nie podoba mi się takie coś. Dlaczego to się pod ukosem startuje, ludzie? Mocno hamować i znacznie wcześniej. To ja mam w nosie takie coś, wiesz, że zamiast się rozpędzić, to muszę od razu hamować. Nie lubię takich gier. Dalej, chcesz spać już? Nie, trochę. No to idziemy, jeszcze jedną rundkę idziemy, bo to... Też jestem już spocony, zmęczony i gierka w ogóle mi nie odpowiada. Chyba, że jeszcze ktoś chciałby zadzwonić, więc wolna antena, wolna linia, to możemy pogadać właśnie. Może jakieś inne formuły, jeden wy macie do polecenia. Jak kto chce, to niech dzwoni. Telefon był podawany na czacie. Albo piszcie na komentarzach. Jakieś formuły, jeden, które jeszcze byłyby fajne do ogrania, których jeszcze nie testowaliśmy tutaj. Jak to ja przez ten samochód przeleciałem? Widzieliście to? Niewidzialny był, przez niego przeleciałem. Jak to możliwe? Jak ktoś może, to niech przewinie, ktoś zobaczy. Ja chyba przez niego przeleciałem. Znowu spocony, jajku. Nienawidzę tego typu gier. To właśnie nie jest tryb arcade'owy, niestety. Mam możliwości już dogonić nikogo. Tego typu gier też nienawidzę.
tym się w końcu mogę rozpędzić. No kurde, no to chciałbym, ale nie, że cały czas wiesz, hamuj, skręcaj. O, dobra. O, mamusiu. Ja sprzedawałem Atari. Tak, ma 13, cześć. Pewnie licencji brak i tak wygląda start. A może być, faktycznie. Demo w Formule 1 99 albo 97. Cześć Mateusz. Ostatnia plansza i kończymy. Niestety nie podchodzi do mnie ta gra. Brexon, bardzo mi miło, ale nie musisz wysyłać. Mówię, oszczędzaj pieniądze. Pojedźmy w Rzymie jeszcze. Się wyrobiłem. O! Widzieliście to? Przed chwilą co się stało? On wjechał we mnie. No tak, szkoda, że tego nie widziałaś. Samochód wjechał we mnie. No, widzieliście to? No chyba, że... Aha, ja już rozumiem. Bo ja w menu wyłączyłem kolizję. Czyli jak wyłączam kolizję, to w innych się wjeżdża. O Boże. No kto to zaprojektował w ogóle? Jaki debil to tak zaprojektował? Czyli jak wyłączyłem kolizję, to zamiast się odbić od niego, bo kolizja to wiesz, że wylecisz czy coś, to wjeżdżasz w niego. Chryste Panie. Widzicie to? Dobra, do przodu i tutaj nie wykręć. W końcu, żeby nie być ostatnim, no. Trzeba się nieźle napocić na tej gierce, wam powiem. To pewnie meta już będzie. Nie, jeszcze nie. Patrzcie, patrzcie, nie ostatni, nie! Przez piach i wszystko na marne. No oj. No już źle byłem. Piąty, a teraz ostatni, już nikogo nie dogonię, łe!
masz jakieś kasety VHS pirackie, to wyślij może jakieś zdjęcie, może ja byłbym zainteresowany, albo wejdź na naszą grupę kolekcjonerzy kaset VHS, może tam daj. Co dziś będzie jeszcze, ale mi to nie chodzi o kupno do ciebie gry, tylko samo wysłanie do ciebie swojej gry. Wiem, ale na paczkę zapłacisz tam 10 zł. Oszczędzaj, Brexon, kasę. Oszczędzaj dla siebie, ja już mam tych gier o tyle, o, więc nie musisz. Nie musisz nic wysłać, ja już tych gier mam milion. Tych gier, więc sobie zachowaj, czy się wymień z kim, trzymaj. Inwestuj w siebie. W Excela nie musicie już inwestować, już mam większość rzeczy, które miałem mieć. Oczywiście będziemy pokazywać na kanale. Bo te rzeczy są na kanał, nie dla mnie, ja nie gram w ogóle. Natalia, my gramy w ogóle poza kanałem? No nie razu, no. Chociaż wiem, żebyś chciała być, ale nie mamy czasu. Nie musicie już Axelowi nic wysyłać. Oczywiście ja będę wdzięczny za kolejne paczki, ale nie wymagam nic. Live'y będą brać są z każdej gierki, którą mamy, z każdej. Więc i z Dreamcasta, i z Saturna, i z tych, które były z donate'ów, więc wszystko będzie. Spokojnie. To zapraszam jeszcze do wolnej anteny, kto chce zadzwonić, to możemy pogadać, jak nie, to jeszcze ostatni raz tu się spróbuję ścignąć i kończymy, bo już... On PS3 FAT na razie schowaliśmy i nie wyciągam, nie? Nawet tej Slimki nie miałem czasu jeszcze odpalić. Ona tu stoi, ta PS3 Slim. Nawet nie miałem czasu odpalić. Weźmy jeszcze Rio. Rio de Janeiro. Jutro będzie u nas Mateusz i Adam. Może live'a zrobimy. Tutaj mamy taki tor bardziej niż trasę. Flagi Brazylii. Tutaj taki jakby ślimak na mapie. Trzeba to wszystko objechać dookoła. No. Makaron taki. Dobra, jesteśmy na pierwszym miejscu, więc idzie nawet nieźle. No drugi już, no niestety, przegonił nas. O, i ten chce przegonić. Już, bo jedna trasa była ustawiona, no to drugie miejsce, no dobra. Crash Bandicoot, cześć. Tu jeszcze raz może, no zobaczmy wszystkie trasy w takim układzie. Jeszcze tam chyba jedna została, chyba Australia. Ciężka niestety gierka i nie podoba mi się. Łe. Tak, on oglądasz. Oglądasz. A, w te lalki, tak? Mhm. Przyjęli ci te w ogóle te rysunki, co wysłałeś, czy nie? Na razie nie. Ani jednego, ani drugiego? Australia, dobra, i idę spać, bo już... Bo tu w jakimś kanionie? W Australii takie kaniony są?
Tu w Arizonie raczej. U was też tak gorąco, czy ty tylko ja tak się poca? Jeszcze Osaka. O, już nie mam siły. To przejedziemy i gasimy. Ale zmęczony po tej gierce jestem. Ale ta trasa bardzo fajna. Podobają mi się takie tunele i te skały. Tu znowu będzie ślimak taki. Ślimak, ślimak, wystaw rogi, dam ci sera na pierogi. O Boże, ludzie, jak ta gierka męczy. Może w końcu się uda jako pierwszy dojechać. No i już widzę. Jeden błąd i może pożegnać się z karierą. No właśnie. No widzicie, przed samą metą. O, dobra, dziękujemy bardzo. Niestety gierka jest straszna. Przynajmniej z mojej perspektywy, bo innym może się spodoba. Ja nawet chętnie wyślę, żeby nie było, że ja to chcę sprzedać. To jest od Łukasza Brukasza. Może ktoś bardziej z tym się na tym w to ogra i na przykład wymienilibyśmy się na coś innego, co by bardziej podeszło mi. Może ty, Mirosław Tworko, chcesz. Ja niedługo te dema tobie chcę wysłać. To bym wysłał tobie to. Ty mi niedawno dałeś tego Underworlda, to bylibyśmy kwita. Ty mi tyle gier ostatnio wysłałeś. Kurde, Mirek, jeszcze nawet nie pokazaliśmy tego wszystkiego. Przestańcie się kłócić tutaj, Crash Bandicoot. Peace. Samochód o aerodynamice windy. No chyba. No dobra. To kończymy. Chyba, że jeszcze na koniec, drodzy Państwo, wolną antenę tutaj jeszcze. O. A wam, kochani, by się wspomaganie dziękuję. Bo to garstka. Jaki Tinder? Pokaż, że grasz w gierkę. Pokaż, że w gierkę. W gierkę gra tłumoku. Tak. Axel niedługo z powrotem samotny degenerat. Nie będę samotny. Degeneratem nigdy nie byłem ani samotny. Dobra, ani żulem, ani nieśmieciarzem. Dobra, dziękujemy bardzo za złotóweczkę. Płaccie, płaccie. Myślicie, że co ja się tutaj, wiesz, poddam, przestanę kanał prowadzić, czy co, czy dziewczyna mnie zostawi? O, tu się puknijcie. Dobra, to także na tyle z tej gry dzisiaj, proszę Państwa. Tu, gdzie jest pilot? Jeśli jeszcze ktoś chce zadzwonić na końcu, tutaj wolną antenę jeszcze uruchamiam. Jeszcze raz tutaj. W sumie może taki temat na koniec, proszę Państwa. Może taki temat na koniec. Wolna antena. Co na następnym live? Czy a Natalia pogramy w Alicję? Czy pogramy może w ten, w... jak ta gierka się nazywa, ta co dostaliłaś na PS3? Lollipop Chainsaw, czy może coś na PlayStation 1? Czy może, jakąś pełną wersję oczywiście, bo demka to będzie osobno, czy może coś na Pegasusa? To więc te cztery tematy. Czy co na następnym live'ie, co byście sobie życzyli? Natalia gra w telefon, weź Iwonę napraw, bo się nawdychało trucizna. No a teraz zmienili, wiesz, zmienili teraz, Iwona inaczej gada. Dobra, to taki temat tutaj poddaję pod dyskusję. Można dzwonić, można pisać. No. Zaraz wracam. Gdzie idziesz? Wyrzucić do śmietnika. Dobra, co tam napisaliście?
No, nie kłóćcie się, no ja wiem, Mirek, że tam tego. Jeśli on obrażał ciebie. O, tu Daniel mówi, że Lollipopa. Mhm. Na PS3. Co tam, jeszcze raz mówię, albo Lollipop Chainsaw, albo Alicję dokończyć, ja bym był za tą Alicją osobiście, ja. Albo coś na PlayStation 1, albo coś na Pegasusa. To tak na razie na najbliższy czas, co bym chciał. Pegasusik, jakąś składankę, no można. Lollipop Chainsaw mawiają, że ciekawa gra. Alicję na PS3 to Ace Moon. Będziesz szukał sklepów z grami retro w Warszawie. Mam listę zrobioną tych sklepów, wiesz? Ramzes, mam zrobioną listę tych sklepów, ja mogę pójść, tylko po pierwsze nie ma kasy teraz na gry. Gier mamy aż tyle. W sumie ja niczego nie szukam specjalnego do gier. Mam, nawet pomijając, że mamy gier aż tyle, że już nawet nie nadążamy z tym grać, na przykład, no to chciałbym pójść poszukać jakiejś gry. Nawet nie mam pomysłu jakiej, bo mamy tych gier aż tyle do grania, więc... Nie wiem, chyba żebyśmy poszli z kimś, nagrali taki filmik, że ktoś by kupował. Ja mam listę sklepów w Warszawie zrobioną. O, dzwoni Brexon. No, witamy na antenie. Halo, to Wacławek się kłania. Propozycja. Albo Pegasus, albo Alicja. No dobra, no to zobaczymy, no, w takim razie. No ja bym skończył tą Alicję w końcu, Natalia. No, tylko nie wiem. Może najlepiej też Alicję skończyć. Może jutro? Chciałabyś jutro? Jutro przyjdzie Mateusz do nas i Adam. To może ty byś Alicję skończyła, albo chociaż próbowała skończyć, nie? A potem jakoś my w gierkę pogramy. Co ty na to? No dobra. Chciałabyś? Nie to, że wiesz, po prostu już ta gierka długo trwa, fajne myślę, że będzie zakończenie, więc moglibyśmy... A jak będzie z Silentem dwójką? A to też trzeba właśnie Mateusza i Adama pytać kiedy. Może jutro właśnie też, no. Ale jeśli masz tego, pada. Tego... Mam! No przecież dostałem w paczce czarnego. A. Mam, czekaj, pokażę ci tutaj do kamery. Przecież mamy czarnego pada, dostaliśmy tutaj od Pawła. A, no bo ja myślałem, że ten jeszcze Retron ci nie naprawił. No to prawda, nie naprawił jeszcze, ale dostaliśmy tutaj od Pawła drugi. A, no dobra. No dobra, no to poczytam zaraz następne komentarze, no i dzięki za telefon w takim razie. Spoko. No, na razie, miłego wieczoru. Cześć. Cześć. Ramzes, no właśnie też byś skorzystał i obejrzał. To możemy razem nagrać, jakbyś chciał to w Warszawie, możemy razem nagrać. Ty byś kupował. Ja bym kręcił i tam coś komentował. Możemy coś takiego zrobić, bo... Ja mówię, ja raczej gier już nie będę kupował, bo już mamy tyle gier i... Nawet już nie wiem, co kupować. Chyba, że wiesz, coś taniego, że uda się kupić maksymalnie za 5 zł. O, okazja jakaś. A tyle gier mamy, że już naprawdę to... Nie nadążam, żeby to pokazywać. Więc nie będziemy już kupować na pewno. Przez jakiś długi, długi czas. Ale filmy nagrywać jak najbardziej możemy. Ja mówię, mam listę sklepów zrobionych w Warszawie. Na przykład jest taki sklep Kiosk z grami, możesz sobie poszukać. Kiosk z grami, wpisz na Google Kiosk z grami Warszawa. I to jest taka buda żółta i tam widziałem, że ciekawe rzeczy mogą być. SpaceX-a coś ograjcie, może niech Natalia zagra w Silent Hill demo. O, nie dałaby rady. To jest strasznie skomplikowane. To Mateusz nawet nie dawał rady. Powiem ci, że starałem się szukać w Warszawie, ale ciężko znaleźć albo nie umiem znaleźć. Ja ci mogę wysłać tą listę, Ramzes, tylko fajnie by było razem nagrać, nie? Chodzę, nie wiesz, bo to jest taka pamiątka, że coś tam po tych sklepach, te sklepy kiedyś przestaną istnieć i potem będzie, wiesz, film, pamiątka taka, nie? Vice City skończyć, oj, na razie nie. Silent Hill skończyć, no skończymy, to będzie niedługo. Pomysł nie głupi, Rambo szukałeś na PS3. Tak, to Rambo to jedyny tytuł, którego teraz szukam, no a tak, to już nic. Może jak tu się uzbiera 400 zł, to długa droga. Na razie tak myślę, żeby uzbierać 100-150, to kupimy kartę pamięci do Dreamcasta i pada. Nie wiem, ile kosztuje, załóżmy, no tak zgaduję, że do 150 zł to kupimy. I tego, i potem jak będzie, nie wiem, tam 350 zł, nie, co ja mówię, 250 zł, no to za to tam się kupi jakieś Rambo i jakieś inne rzeczy, no zobaczymy. Nie kłócić się, tak. Driver 3. O, to też chciałem pokazać. Jak mamy teraz tutaj pada, to możemy, no. Ale to jutro proponuję może właśnie Alicję i może Silenta. Nie wiem, o której Mateusz i Adam przyjdą. Ja jeszcze do nich napiszę, bo mieli przyjść, ale mieliśmy nie live'ować, bo tutaj YouTube nam przez przypadek, przez błąd, to był błąd jakiś automatyczny, wyłączył live'y, a dzisiaj aktywowali, bo ja tam zgłosiłem, i jeszcze tutaj LiveTube, ta grupa partnerska zgłosiła, bo poprosiłem. Tutaj firma partnerska i odblokowali nam, więc mieliśmy live'a nie robić, ale ja powiem, że jutro możemy jednak polajwować. Więc
może jutro Silenta dwójkę i tą Alicję. Możemy tak zrobić, no. Co ty na to, kochanie? Silenta będziesz się bała? No może nie. $30 Rambo w Ceksie, dobra cena. No, no wiem, tylko że do Ceksa to ja mam bardzo daleko. No. Chyba że w Poznaniu, teraz będziemy na Pyrkonie, to może wtedy. Ale mówię, nie pali się z tym Rambo. Wiesz, ile mamy jeszcze gier tutaj do ogrania? Zobaczymy. Jeszcze, nawet patrz, kupiony jest na PS3 z Dunaju Back to the Future, nawet jeszcze nie włączone. Jest jeszcze ta Alicja, nieskończona. Jest jeszcze Lollipop Chainsaw, nawet nie zaczęte. Uncharted 2 na PS3, nie zaczęte. Na PS1 to ja mam jeszcze przynajmniej z kilkadziesiąt tytułów do pokazania. Na PS2 jeszcze byłoby z 15 gier. Coś takiego do ogrania. Demek mamy kilkaset. Ja chcę do ogrania, w końcu chcę do tych demek wrócić. Na Dreamcasta jeszcze chcę tego Soul Calibura pokazać. Wcześniej jeszcze Soul Blade'a i Soul Calibur kolejny na PS2. I co tam jeszcze chciałem pokazać? Na Pegasusa gier, no kurde, i wiesz, kupuj te gry i nawet nie ma czasu kiedy tego pokazywać. Już tego jest za dużo, dlatego ja na przykład, wiesz, nawet nie kończę tej gry. Tylko pokażę pierwsze jakieś tam levele i gościmy, bo już nie nadążamy, żeby te gry pokazywać. A tutaj jest taki kanał retroarchiwizacja, żeby pokazywać, wiesz, ogólnie, że taka gra istniała, jak wygląda, taki krótki gameplay, no. Żeby pokazać, co to jest i przy okazji wypróbować, nie? Dziś ukończyłeś dziesięciolecie GTA 4, no spoko. Pamiętasz, na czym skończyliśmy? A którą gierkę można? Rambo można za 20 zł znaleźć. Na Allegro widziałem, że po tyle nie ma. Na OLX-ie było, ale chyba nie za 20, tylko troszkę drożej. Chyba za 30 było. Ja mam w Toruniu pod nosem, jak coś wysłać mogę. Możesz tylko, no ja nie chcę od ciebie już naciągać. Już dwie gry wysłałeś nam jeszcze wafelki. Alice McG. To ta pierwsza część, tak? No to też będziemy grać. To też właśnie trzeba ograć. Widzisz, ile gier? Czas zacząć 8-godzinne streamy codziennie i ogra wszystko. No, żeby ktoś mi za to płacił. Z czego tutaj jedzenie będziemy brać? Silent Hill na PS2 jutro stream. No prawdopodobnie tak. Zbieram gry na PS1, PS2, PS3, PS4, PS Vita. Pomału ciułam. No spoko. A na PS3 będziesz grać, bo mówiłeś, że na Xbox 360 nie będziesz grał, bo to nie retro, a ta sama generacja konsol. Nie, na Xboxa nie interesują mnie gry. A na przykład takie Rambo na Xboxa to nie chcę, to po co, to już na PS3 kupimy. Co tam na Xboxa jest jeszcze takiego? Na przykład Back to the Future nie wyszło na Xboxa chyba. No to nie. Nie, ja nawet nie wiem, co na Xboxa wyszło, więc mnie nie interesuje. Tego Xboxa jutro Mateuszowi tutaj przekazujemy. Jeszcze chcę kupić kilka konsol, GameCube'a, Dreamcast'a. No GameCube'a też bym chciał, ale tylko dla jednej gierki, dlatego dla jak ta gierka się nazywa? Twin Snakes, Metal Gear Solid Twin Snakes, tylko to też właśnie, kolejną grę do ogrania, widzisz? Chciałbym całą przejść, to zajmie też 4 live'y. Pierwsza część, jak myśmy wtedy grali, to zajęła chyba 4 live'y, czy 5 nawet. Maltretowanie manekina. No był ten filmik, to zobacz sobie. Demo z Saturna i gry na Saturna, a nawet i demka na Dreamcasta. Na Saturna faktycznie mam sporo demek, to bym ograł, a na Dreamcasta to demek raczej nie planuję kupować. Alan Wake, kozak gierka. To ten, co zaginął, tak? Alan Wake Missing jakoś, tak? Amiga CD32, nie, tego nie będę kupował. Zaraz, chwileczkę, czy kto zablokował tutaj Mirosława Tworko? O co chodzi? To, który to zablokował Mirosława Czworko? Tu, kurde, odblokować mi go tutaj już. O co chodzi? Już odblokowujemy. Co tu się dzieje? Za co go żeście zbanowali? Kurna. Czy przez przypadek ktoś? Już odblokowujemy cię, Mirek. Spokojnie. Gears of War to mnie nie interesuje. Forza też nie. Fable też nie. Tonego Hołka lubię, ale jestem słaby w tą gierkę, więc nie chcę padaczyć. Dobra, gdzie tu jest ten channel? Nie, to nie tutaj. Czemu ktoś zbanował Mirosława Tworko? Odblokowali. O co tu chodziło? O co tu chodziło? Kto tutaj Mirosława zbanował? Tłumaczyć się. Brekson, Daniel, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Dobra, jest to jest. Nie wiem, może czasowego bana dostałeś 5 minut, ale nie wiem kto ci dał. No i co mi nawet nie wiem za to. Jakaś tam była sprzeczka, ale to za to.
nie ma po takich tam dawać. Poza tym niektórzy powinni mieć tam taryfę ulgową, jak Mirosław Tworko czy ktoś tam, nie? Chcesz kupić, czy fajnie, że są tacy ludzie jak ty, którzy lubią gry retro i poszukują ich. Miuta dostał, tak? No to dobra, to Mirosława traktuj, wiesz, Daniel, jak ja ci już tu mówiłem, jak. Amigę czy chcę kupić? Zresztą kupić to mogę, chciałbym mieć, ale potem gry na to kupować, to są jakieś potężne pieniądze. Ja raczej ci powiem tak, chcę się obracać wokół tych samych konsol. Bo nakupować tego tyle, to potem nie ma kiedy grać. PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast, Sega Saturn, Pegasus. I co jeszcze? I tyle chyba, Amiga może jeszcze, no. To tyle, 6 sprzętów, ale Amigę to chcę to mieć tą 1200. I już raczej, no może jeszcze GameCube, ale to tylko dla jednej gierki. No i PS3 też, no ale to tam dosłownie 5 gier może ogramy. I nie kupować tego za dużo, bo jeszcze Amiga CD32, kup jeszcze Commodorka, kup Atari, kup jakieś Sega Master System, kup Sega, nie wiem, jakąś tam Game Gear. I kupuj do tego gry i potem masz rozpierdol w pokoju czy domu tyle gier, albo masz konsolę i na tą konsolę masz jedną czy dwie gry. No bez przesady, to jak już kupować konsolę, to żeby na nią mieć całą kolekcję, 10, 20, 30 gier, nie? Odparcie sobie na wieczór zespół Ameryka i ich debiut Świetna Wieczorna Muza do snu wieczornego posiedzenia akustyczne. No to wyślij linka. I Miami Vice jeszcze, o właśnie, Brexon, to bym właśnie chciał. I czas dla narzeczonej. No właśnie, czas dla narzeczonej jeszcze właśnie trzeba mieć oprócz grania w gry. No właśnie, no. Ja Natalii strasznie dużo czasu poświęcam przecież, nie? Tak? Czy za mało? Tyle trzeba. No właśnie. My cały czas razem jesteśmy. No, chodź tutaj, bliżej. Gruś. Tyle co trzeba, tak? No. Nie za mało? Nie. No właśnie. Słyszycie, jak ktoś tam hejter był, że mówi, że ja że zaniedbuję dziewczynę. Ja nawet dzisiaj powiem wam więcej. Dzisiaj Natalia sama powiedziała, że zrób live'a, tak? Powiedziałaś? No. No, no to było tak. Myśmy przyszli do domu. Przyszło powiadomienie, że możesz transmitować na żywo. Zostało odblokowane. No to Natalia, o to live'a zrób. No to ja mówię, no dobra, mogę zrobić. No chociaż nie miałem planach dzisiaj zrobić, no. Tak było, czy tak, czy nie było? No było. No właśnie. Chodź się potulkać. Idę. Zmęczona. Ja już znulana. To może iść po lulkę, ja się pogadam jeszcze chwilę, jeśli pozwolisz. Mogę tak? No. Się rozgadałem, a ja lubię tak gadać o gierkach. Nirwano, co moje. A jest film taki z tym, z Christopherem Lambertem, Nirwana, ale nie oglądałem. Z lat 90. Idźcie, kochanie, połóż, ja niedługo do ciebie przyjdę, dobrze? Mm-hmm. Czy chcę mam z tobą iść? Nie, no posiedź sobie. Dobra. Przysuwam kanał. Dobranoc. Natalia idzie spać. A ja jeszcze chwilę zostanę. I zaraz do ciebie przyjdę. 5-10 minut, myślę. Jak ogrywasz PS3 Slim? Ja mówię, wszystkie gry i konsole to ogrywamy tylko i wyłącznie na live'ach. To jest na kanał wszystko. Zobacz, tutaj stoi ta PS3. O. Nawet jeszcze nie podłączyłem do prądu, ani nie sprawdzałem, czy działa, bo to wszystko jest na live'ach. Ja nie gram w gry poza live'ami. Zapamiętajcie. I nie to, że mam pretensje, tylko tłumaczę. Gry to obecnie tylko moje hobby i prowadzenie kanału. A tak poza kanałem to nie gram ani razu. Pady są po 20 zł na Allegro, ale to licytacji zostało 20 minut do końca. Ale ja mam pady, to ja nie potrzebuję kupować, chyba że ty chcesz kupić. Powiedz Natalii, by trochę nogi rozszerzyła. No, chciałbyś. Ja nie jestem hejterem, napisałem. Ja nie mówię o tobie, tylko tam o innych, ten co tam jakiegoś donata wysłał. Wysłane, posłuchaj to, no to potem odpalimy. Poza live'em, teraz na live'ie nie odpalę, bo tam prawa autorskie i mogą zablokować znowu. Zresztą sam Axel dasz nam znać odnośnie kupna gier, to będziemy kupować, gdy już będzie większość gier ogranych. No, donate'ów, no. 400 zł tu zbieramy, no tu jest napisane, że umownie, że zbieramy na akcesoria do Dreamcasta, nie? Ale na przykład tu zbierzemy 150, no to potem tam zmienimy, napiszemy, że na jakieś gry, czy coś tam. Na razie w ogóle ja już nie mam pomysłu, na co te donate'y mogły być, bo już tyle gier mamy, że ja już nawet nie mam pomysłu na co. Może na tą plazmę? Żeby te PS4 podłączyć, nie wiem, w ogóle nawet nie mam pomysłu teraz. Już w tych gier mamy aż tyle, nie? Axel, w jakiej telewizji będzie twój content? Nie mogę na razie zdradzić, przepraszam bardzo. Jesteśmy w trakcie tam mailowania.
ale w kablowej i w satelitarnej. Jeśli masz cyfrę plus, cyfrowy Polsat albo kablówkę jakąś Vectra czy coś, to tam będzie. Grałeś w Farming Simulator i dobranoc Natal? Nie, Farminga nie grałem. Ja bym chciał zagrać kiedyś dla Beki, taka jest gierka. Symulator... Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, tej takiej furgonetki, co jeździ i czyści ulicę takimi szczotkami. Widziałem Energik, czy ktoś to recenzował, nie pamiętam, ktoś to recenzował. Symulator tej, no, sprzątacza, czy jakoś tak to się nie nazywa. I tutaj mówi Mateusz, że dobranoc Natalii. No. Odpowiedziała, że no. Zapamiętaj, że musisz ograć The Last of Us. No właśnie, to też bym chciał zagrać, a widzisz, a tyle gier jest. No, proszę Państwa, poczekajcie chwileczkę, ja Wam coś pokażę teraz. Żeby nie było. No, proszę Państwa, proszę zobaczyć tak tutaj teraz. Tak, tutaj postawię konsolę, znaczy konsolę, kamerę. Zobaczcie, drodzy Państwo, ile jest gier na PlayStation tutaj do ogrania. Nie wiem, czy 1/4 nawet pokazaliśmy. Tutaj za tym Dreamcastem są gry na PS2. Ja na razie go tak tymczasowo tu postawiłem, bo na razie nie mam gdzie. Zobaczcie. O, tu są gry na PS2. Mam nadzieję, że to widać. Trochę przybliżę może kamerę. Tu są wszystkie gry na PS2, które mamy. W tym pudełku od Rantaruna są wszystkie gry na Pegasusa moje. Tu mam gry na Sega Saturn. Czekajcie, nie wiem, czy będzie widać. To ja bym w ogóle nagrał jakiś taki room tour, ale to nie teraz, czekajcie może tak, bo tutaj kamera na kablu jest i ja nie mogę za bardzo, wiesz, zbliżyć się tutaj. Tu są gry na Saturna i na Sega Mega Drive. Co ja jeszcze miałem pokazać? Tutaj pudełka są na dole takie. O, te tutaj brązowe, te kartonowe. Tam są dema na PlayStation. Gry na PS3 to są tutaj, o. I żeby to wszystko ograć, proszę Państwa, no to kurde, to czasu nie starczy. I jeszcze VHS-y tutaj są. Ja bym chciał o tych VHS-ach, wiesz, też jakieś odcinki ponagrywać czy coś. Tu na górze, popatrz, ile tych VHS-ów jest, nie? I czasopisma. Tu czasopisma. Żeby nagrać o wszystkich tych czasopismach, to nie starczy życia, więc ja nie wiem, ja po prostu nie nadążam, dlatego niektóre te gierki to pokazuję po macoszemu, prawda? Bo żeby ogólnie coś tam było. Tu możecie sobie przybliżę to poczytać, może tytuły będzie dało się, jakie tam mam. Tak trochę pod ukosem to słabo widać, ale to już tak zostawimy sobie, żeby było na koniec. A ja jeszcze pogadam chwilę. Oj, 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 tak to jest statyw. Jak na żywca się robi, to tak to jest. Goat Simulator, to na PC-ta mi się nie chce tego instalować. Lecę, trzymaj się ciepło, z niecierpliwością czekam na coś, na twoje filmy. Ramzes, to jeszcze odezwij się. Polsat Games nie. Odezwij się na maila czy na Facebooku, tu masz maila. To możemy razem w Warszawie nagrać ten odcinek. No kurczę, no to byłoby fajne, no żeby z kimś nowym nagrać teraz w Warszawie. Ja mogę, wiesz, a może mi też coś padnie. To odezwij się, możemy coś nagrać. Na wsparcie partnerów PSR retroaktywizacja, tak tylko mówię. A, że zbiórkę zrobić. Można coś pomyśleć. Na nowy telewizor 4K i nowego Xboxa i PS4 Pro. PS4 to ja i tak kupię. Właśnie dzisiaj się spotkałem z jedną osobą. Albo kupimy z hurtowni, albo kupimy poleasingową, żeby taniej było. Zobaczymy, co tam nam załatwią. Axel będzie w hyperze. Coś podobnego. Donate na nowy telewizor. No tak, może być. Pozdro dla Natalii. Tutaj Brexon cię pozdrawia. Pegasus DVD, ten duży box. Też, to też będzie. To na górze tam jest. Czekaj, to ci pokażę. To na górze tam na razie jest. O, tutaj ten boksik leży. O, widzisz? To jest tutaj. To też będzie. To bym jeszcze pokazał. O. Komandosi. TPS One to ja mam zamiar sprzedać, bo i tak na tym nie gram. To zawsze coś się kupi. Jakąś gierkę czy coś. Jak myślicie, ile takie PS One w boksie? W stanie bardzo dobrym, od nowości je mam, kupiłem w sklepie. Ile może być warte? Za ile mogę to sprzedać? A może ktoś chciałby kupić? Bo ja to na pewno już to nie będę grał, zwłaszcza, że mam, patrzcie, PS1 tutaj dwie sztuki, jeszcze mam tam gdzieś w pudełkach pochowane PSX-y. Więc powiedzcie tutaj. Jeszcze w ogóle retro PC-ta mam tutaj w tym czarnym worku tutaj.
tu jest TPS3, trochę bałagan w tym pokoju jest, kurde, muszę w końcu to poogarnąć, tylko nie ma kiedy w ogóle. Nie ma czasu, żeby tym się zająć w ogóle. A co już masz na PS3? No to pokazałem, no. Tu masz PS3. Cztery gierki mamy tylko na PS3. Lollipop Chainsaw, Alice, Madness Returns, Uncharted 2 i Back to the Future. I więcej chyba nic. Axel, wysłałem ci link do dawno zapomnianego klipu, który był długo zablokowany na YouTube. Ten kawałek ma 20 lat. To potem odpalę, na live nie mogę. Ja mam pytanie. Ja mam Axel na samego Xboxa 360 ponad 400 gier cyfrowo plus płyty, nie mówiąc o innych konsolach. No, to nieźle. Ramzes, spoko, dzięki. No dobra, a PS3 to druga sztuka, co masz, to na PS2 kompatybilność. No to stoi tu, mówiłem. Nie wiem, co z nią zrobimy. No naprawimy, a jak się nie będzie czasu naprawić, to na razie niech stoi, no. Może właśnie tu z donate'ów jakieś tam naprawy sfinansujemy, żeby to naprawić, no. Tak cię wszyscy hejtują, że ty taki i owaki, a widzę, że telewizję będziesz tworzył. To nie telewizję, program telewizyjny. Nie hejtują, idioci, nie hejtują, nic, nigdy nic nie osiągnęli i nic nie osiągną. A ja tu będę robił coś poważnego, no. Właśnie już robię. 5 dych daję od ręki. Za PS1-kę, nie, no tyle to bez przesady. 150 może, do 350 może warte PS1, ale jestem zainteresowany. PS1 nie sprzedawaj, to unikat, mały, ale jednak. Wiesz co, ale wiem, że unikat, ale ja bym za to kupił coś innego, nie wiem, no. Gamecube'a na przykład, o, w boksie. Bo nie wiem, czy to równowartość byłaby ceny, ale ja na tym nie gram, po co mi aż... Słuchaj, ja mam... Popatrz. Ja mam, o, PlayStation 1, ten niebieski boks i żółty boks i ten PS1. To już są 3 PlayStation, prawda? 3. Plus jeszcze mam jedno PlayStation od Krzyśka Kretowicza, te za 20 zł, to już jest 4. Jedno mam jeszcze PlayStation, te przerobione na piraty. To jest 5 sztuk PlayStation. Po co? Po co mi aż tyle? Ja nie jestem zbieraczem. I proszę Państwa, jeszcze... Nie, więcej chyba już nie mam PS1-ek. PlayStation 1. To chyba, no mam 5 sztuk PlayStation, to po co aż tyle? Gdybym nie posiadał swojego PSX-a, to PS1 byś kupił. No właśnie, Uncharted to polecam ci ograć całą trylogię. Wiem, tylko widzisz, znowu tyle gier i ograj, nie? Ja chciałbym zagrać. Tomb Raidery bym chciał jeszcze wszystkie pokazać. Na razie dwójkę tylko trochę tam liznęliśmy i to, i ten... The Angel of Darkness, ale to gówno było. Czemu dostałeś bana? Nie masz bana! Chyba, że ktoś tam cię wyciszył. Daj tylko znać gdzie i co, bo obejrzeć trzeba będzie. Wszystko będzie... Norbert komunikat prasowy zostanie wysłany do mediów. Oprócz tego na kanale się pojawi jakiś tam filmik, tam wszystko będzie, to już spokojnie. Na YouTubie też ten film cały, ten program będzie. Będzie mi rosło wszystko w swoim czasie, spokojnie, na razie pracujemy wszyscy nad tym. Chyba, że to tyle, taki jednorazowy wywiad z tobą. Nie. Nie sprzedawaj PS1, sprzedaj PSX-a bez boxa. To PSX-a też sprzedam, ale PS1 po co ma leżeć i się kurzyć? Ja nie, chyba od roku, czy od półtorej roku nawet tego pudełka nie otworzyłem. To po co ma to leżeć, ten PS1? Ten szary tutaj. Tutaj właściwie. Nie, tutaj. Tu na dole. No jak ci pogodę co prowadzą, to kurde, szału mogą dostać. Ale nie chodzi mi o to, bo teraz dostałeś to PS3, jeszcze tą drugą sztukę i jaka ona jest kompatybilnością? Ta druga nie ma, ta druga slimka to nie ma. Ta wsteczną kompatybilność ma tylko ten pierwszy model FAT. A te pozostałe to nie mają. Nie. Czy do PS1 mam dołączony ekran? Nie, tam nie było dołączonego ekranu. Nigdy nie był, z tego co mi wiadomo, dołączany ekran, tylko osobno się go kupowało. Dostanę komunikat prasowy. Jak wyślesz, jak podasz mi maila takiego redakcyjnego, to tak. Na PS3 jest nowa trylogia Tomb Raider. Wiem, ale mnie ten Tomb Raider to nie interesuje, ten nowy. Nie, ja wolę te klasyczne. Ja lubię bardzo Tomb Raidera 1, 2, 3, 4 już niekoniecznie. Bo to już w ogóle inna ekipa to robiła. Bardzo dopracowana jest 4, ale to już mi się nie podoba. I 5 tak samo, tak nie za bardzo. Na The Angel of Darkness czekałem i w końcu graliście, widzieliście jaki shit. Ja bym chciał zagrać jeszcze Tomb Raider Legend i Tomb Raider Underworld. Ale się boję, że to będzie taki sam krap jak ten Angel of Darkness. Boję się tego. No i jeszcze ten Lara Croft Chronicles of Osiris. To na PS3 wyszło, to bym chciał zagrać. Tylko to wyszło chyba tylko cyfrowo, nie wiem czy w pudełku wyszło. Będziesz miał wywiad w lokalnym radiu. O, Mirek, ale weź jeszcze zrób zdjęcie tej gazety, co tam miałaś wywiad i wstaw na polską scenę retro. Bo
odcinku 101 otworzyłeś PS One i to był tylko ten jeden raz. No właśnie, chcesz sprzedać to, ile byś chciał? 350, może 400, jak w takim stanie. Tylko nie mówcie mi, że znowu Janusz biznesu, ale ja mam to od nowości i miał żal się z tym rozstawać, kurde. No i za te 400 to bym kupił GameCube'a, no co no? W boksie, no o ile za tyle chodzą, nie? Nie wiem, tylko mówię po prostu, no, że mam to od nowości i mi żal to sprzedawać, no mimo wszystko. Nie wiem, czy 400 zł to nie jest za drogo, no. Tylko mi nie mówcie, że Janusz biznesu, no kurwa, Janusz to bym był, żebym 700 zł. Dlaczego pytania się nie wyświetlają? Nie wiem, może jakichś wulgaryzmów używasz, czy zablokowanych słów. PS3 z tym, co masz, to odpala wszystkie gry z PSX-a. No to każdy PlayStation 3 odpala z PSX-a. Z wyjątkiem tam niektórych tytułów, które są spisane na Wikipedii. Słuchajcie, jest cenzura ustawiona tam na kanale, że pewnych słów nie było, na przykład MGR, czy tam ktoś. Żeby nie pojawiały się jakieś takie niektóre tam, no. Więc nie chcę, więc zablokowałem i tyle, nie chcę tych tematów poruszać i to zablokowałem, żeby tego unikać. Słuchajcie, ja prowadzę live'a, gadam godzinę, dwie, gardło boli i ja nie chcę niektórych tematów jeszcze dodatkowo poruszać. Anniversary, Legend i Underworld jest na PS3 w zestawie. Wiem, ale ja raczej wolę na PS2 mieć w pudełku, nie? Ten Ozyrysa tego bym chciał bardzo kiedyś ograć. Tomb Raider Chronicles of Ozyrys. To jest tak w rzucie izometrycznym, ale w 3D. To mi się bardzo podoba. I to bardzo proste. Są jakieś proste zagadki. I to bym bardzo chciał kiedyś ograć na PS3. No. Coś jeszcze, jakieś tematy poruszamy, czy kończymy? Zobaczcie, jeszcze nawet nie mieliśmy czasu z Natalią tego otworzyć. O. My nie mamy czasu po prostu tutaj teraz. Tego Mario tutaj od siachu żeśmy dostali. Nie mieliśmy czasu. No to za jakiś czas to zrobimy. No. Spać mi się chce. W ogóle jeszcze jakieś tematy, czy idziemy spać wszyscy. Okej, pozdro dla wszystkich oprócz Mirka. Nie, Crash, nie kłóć się z Mirkiem. Zgoda. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Dobrej nocy i dla Mirka, i dla ciebie, no, ale nie kłóćcie się, pogódźcie się już, zapomnijcie o sprawie, tam jakieś głupia fanaberia i nieporozumienie. Przestańcie, no. Faktycznie użyłem słowa zajebisty kanał Maciej, skąd dokładnie pochodzicie? Ja jestem z Białegostoku, Natalia z Zakopanego. To są te komandosy na regale, to gra planszowa, ale to pokażemy za jakiś czas. Czyli jak żal, to nie sprzedawaj, bo będziesz później żałował. Nie, słuchaj, sprzedałem na przykład co? Amigi dwie sprzedałem. Jedna w boksie, druga wyremontowana przeze mnie. I jeszcze piętoły Red Dead sprzedałem. Andrzej Muzyczuk teraz ją posiada. Co tam jeszcze? Z Retrosfery Andrzej Muzyczuk. Co tam jeszcze? Atari. Coś tam jeszcze, sprzedałem jeszcze PS One, tą wersję 1002. Fajne rzeczy, sprzęty się miało, ale się sprzedawa. Nie jestem zbieraczem, słuchajcie, ja nie jestem zbieraczem jak Lepa. Nakupował gier, cały regał i w ogóle w to nie gra. Ja brzydzę się, to jest choroba psychiczna. Więc ja jestem, można powiedzieć, proszę Państwa, bardziej... Ja staram się eksploatować te gry i konsole i pokazywać je, a nie zbierać. I kurze by się to kurzyło. Teraz się też kurzy, ale ja to staram się ogrywać, pokazywać. Po to jest to kupione, żeby to było, pamiątka ograne, a nie stoi, leży i wiesz, i może kiedyś ktoś to zagra. Cena okej, okay. Koty nie gryźcie, no właśnie. Więc ja bym chciał te PS One sprzedać, bo to leży, niepotrzebne mi to jest, no. Zresztą PS One mi się nie podoba, ja wolę właśnie PSX-a taki kwadratowy, a PS One jest takie zaokrąglone, mi się to nie podoba, jakaś taka mydelniczka, nie, taki. Mydelniczka APS, jedynka to taka, wiesz, taka cegła murarska. Fajne. PS One był na odcinku 101. Wybielanie PS One tam było, innego takiego modelu i ten mój był pokazany przy okazji, żeby porównać. 101 odcinek tutaj, Mariusz. Wezmę jeszcze cukierka. Tyle jest gier tutaj do ogrania. Jeszcze zobaczcie, tutaj Mirosław Forko wysłał Underworld tego, o. To bym jeszcze ograł, tylko najpierw z Natalią byśmy chcieli filmy obejrzeć, bo ja już dawno to oglądałem. Za ile PS One? Za 400 zł? Może 350? Wolałbym 400. No tak. Z żalem serca. Ja wolę
Ja bardziej wolę archiwizować dobre, porządne tytuły, nawet jeśli w większości gier na półce nie jest oglądanych od lat, nie znaczy, że ani razu nie zagra. Też tak robiłem. Sporo tych gier właśnie sprzedawałem, bo wiem, że nigdy w nich nie zagram, więc po co mi? Masz go ze sklepu pierwszy? Tak, mam go ze sklepu, jest rachunek dołączony, reklamówka nawet, w której go kupiłem. W bardzo dobrym stanie jest, ma tam dwa uszczerbki. Śrubka trochę mi się tam roztegowała, bo kiedyś chciałem go rozkręcić i nie dało, to ta śrubka się roztegowała, że nie można już jej odkręcić. I pad trochę brudny jest. Taki trochę żółtawy się zrobił, więc może go wybielić trzeba, może wystarczy wymyć. Ale to się, on się zrobił żółty będąc w pudełku, wyobraź sobie. Dziwne. Więcej tam uszczerbków chyba nie ma. No mówię, rachunek jest. Zapłaciłem za to 100 euro chyba. Czy 100, coś takiego więcej? 100 euro chyba na wtedy kosztowało. Coś około 100. Czy 150. Tam jest na rachunku napisane, to pokażemy kiedyś. Wręcz przeciwnie, jeśli nadejdzie mnie ochota, to mam zawsze tą możliwość odpalenia. No spoko. Kiedy będzie Silent Hill na streamie? Możliwe, że jutro, wiesz? Zobaczymy. No dobra, kończę, bo już się rozgadałem, spać mi się chce i idę do kobiety mojej. Miłego wieczoru i dziękuję za to, że dzisiaj byliście. Już się stęskniłem z tymi live'ami. Myślałem, kurde, YouTube nam tu zablokował. I to przez jakiś błąd. Błąd był na YouTube i odblokowali to na szczęście. Odblokowali to, bo to wystarczył tam, wiesz. Poprosiłem tutaj, wiesz, LiveTube. Bardzo polecam tą grupę, tą sieć partnerską. Bardzo przyjazna. No i został powiadomiony YouTube i zostało odblokowane. Dobra, to na razie. Na razie do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.